Po nieco bardziej wyluzowanych i wesołych filmach dziś porozmawiamy o pomiarze światła. Nazywam się Piotr Mojsak. Wy jesteście na kanale Mojsak Fototechnik. Zapraszam do oglądania. To zaczniemy książkowo. Pomiar światła. Jest to sposób pomiaru intensywności oświetlenia dla danej sceny, i aparat w tym momencie może na tej podstawie określić, w zależności jakie ma ISO, czyli czułość, określić parametry ekspozycji, macie tutaj w tym filmie, jakie parametry powinien określić, i na podstawie tego natężenia światła określa właśnie, jakie parametry ekspozycji powinien ustawić, aby zdjęcie było poprawnie naświetlone. I teraz powiem Wam, jakie są. Sposoby i metody pomiaru światła i jak z nich korzystać. No i przydałby się rys historyczny. Na początku istnienia aparatów, aparaty te nie były w ogóle wyposażone w światłomierze. Dopiero jakiś czas później światłomierze się pojawiły były to najczęściej światłomierze selenowe, były to światłomierze zewnętrzne, które były umiejscowione najczęściej chyba nad obiektywem zobaczcie, tutaj zdjęcie się pojawi. Na przykład mam taki jeden aparacik w domu, nawet już Wam go kiedyś pokazywałem. Taki bez światłomierza też posiadam. I jakieś, słuchajcie, 40 lat temu powstały aparaty, które były wyposażone w technologię TTL. Już mówiłem Wam, co to jest technologia TTL. Już opowiadałem Wam w jednym z moich odcinków, ale tam było bodajże o błyskaniu lampami błyskowymi w trybie TTL. Ogólnie chodzi o to samo. TTL to jest. Trudolens, czyli pomiar światła odbywa się przez obiektyw. W porównaniu do światłomierza zewnętrznego, takiego nie TTL w aparacie, jest, było to ogromne udogodnienie. Porównując dwa systemy pomiaru światła, czyli w tych aparatach starszych, czyli te, które miały światłomierz, Zewnętrzny, selenowy, jak te, które miały już światłomierz we wewnętrzny, czyli TTL. Różnica między tymi dwoma pomiarami światła jest kolosalna. Kolosalna, oczywiście, na plus dla systemu pomiaru TTL. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli macie światłomierz zewnętrzny na aparacie, to musicie być blisko tej sceny, którą fotografujecie i on wtedy daje radę. Wtedy jesteśmy w stanie zmierzyć to światło, które my mamy. Natomiast co się zadzieje, jeżeli będziemy fotografować jakiś pejzaż? A na przykład jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo jaśniej lub dużo ciemniej niż to, co my faktycznie fotografujemy. Na przykład fotografujemy z okna budynku, gdzie jest dużo ciemniej, światło mamy za budynkiem, a. To, co fotografujemy, jest bardzo ładnie oświetlone. Światomierz oczywiście zmierzy światło tam, gdzie jest aparat. No i zaczynają się schody. Zdjęcie wyjdzie totalnie prześwietlone. Najprawdopodobniej. Oczywiście, jeżeli znacie swój aparat i znacie i wiecie, na jakiej podstawie on określa parametry ekspozycji, jesteście w stanie to skorygować. Natomiast w trybie TTL mierzymy światło dokładnie to, co widzi nasz obiektyw. Więc nie musimy już podchodzić do danej sceny, nie musimy sprawdzać, jak to wygląda. Światłomierz zmierzy to, co widzi. I przechodzimy płynnie do trybów, różnych trybów pomiaru światła. Zaczniemy chyba od najbardziej popularnego trybu, którym jest tryb matrycowy. Tryb matrycowy jest to tryb, w którym aparat mierzy światło z całej matrycy. Jest także nazwany wielosegmentowym, gdzie oprogramowanie aparatu dzieli nasz kadr na ileś części, z każdej tej części mierzy światło, a później to uśrednia. Jest chyba najbardziej popularny tryb. Praktycznie w każdym aparacie jako standardowy włączony jest właśnie ten tryb, i chyba tryb matrycowy chyba jest najbezpieczniejszym trybem, jeżeli ktoś nie jest zbyt zaawansowany. Pomiar matrycowy także sprawdzi się w scenie, gdzie mamy dużą różnorodność jasności, czyli dużo poziomów jasności. Tryb matrycowy zmierzy światło w każdym, w każdym z tych wycinków kadrów, uwzględniając każdy z nich uśredni pomiar, tak aby jak najwięcej danych było zachowanych. Kolejnym trybem jest tryb centralnie ważony. Jak sama nazwa wskazuje. Jest brany pod uwagę podczas pomiaru światła, jasności, jest brany pod uwagę głównie środek kadru. W tym pomiarze światło mierzone jest z całego kadru, głównie z naciskiem na 70-80% środkowej części kadru. Kiedy możemy zatem wykorzystać ten tryb pomiaru światła? akurat wtedy, kiedy nasz temat zdjęcia będzie wypełniał właśnie środek, ewentualnie 60-70% kadru na środku, i ten tryb, oczywiście mówię o świetle zastanym, i ten tryb idealnie się nam do tego sprawdzi. I ostatnim z tych najbardziej podstawowych trybów pomiaru światła jest tryb punktowy, który to, jak sama nazwa wskazuje, będzie mierzył nam światło w punkcie. Najczęściej jest to punkt środkowy. Aczkolwiek, w, teraz chyba w większości aparatów ten punkt mierzenia światła jest tam, gdzie jest punkt pomiaru ostrości. W tym miejscu jest mierzone światło. Zazwyczaj pomiar punktowy skupia się na 1-2% kadru, na tak malutkim wycinku. Kiedy możemy wykorzystać zatem punktowy pomiar światła? Ja wykorzystuję w scenach, gdzie mam bardzo, bardzo dużą rozpiętość tonalną. Idealnym przykładem na takie zdjęcie jest zdjęcie na przykład w teatrze. Jak wiecie, wszystkie kurtyny, zasłony w teatrach są czarne. Są wykonane ze specjalnych materiałów, które także pochłaniają światło. Więc aparat nasz, mierząc światło w trybie niepunktowym, będzie próbował uśrednić nam to, co widzi. Czyli ten ciemny kolor, który czarny kolor który powinien być czarny na zdjęciu, bo taki jest, aparat będzie nam starał się to uśrednić i wyciągnąć z tej czerni jak najwięcej. Czyli zrobi się szary. Co wtedy się zadzieje z głównym tematem zdjęcia, które jest oświetlone. Skoro jest oświetlone, to to wyjdzie przepalone. I najczęściej wygląda tak, że z tych zdjęć nawet zrawów nie da się nic odzyskać. Idealnym Przykładem na wykorzystanie pomiaru punktowego są właśnie takie zdjęcia. Możemy wycelować w aktora, zmierzyć na nim ostrość, i w tym miejscu, gdzie zmierzymy ostrość, tam aparat ustawi nam parametry ekspozycji. To, co w tle ma być czarne, wyjdzie czarne, niedoświetlone. Ale aktor wyjdzie dobrze doświetlony. Identyczna scena jest z koncertami. Pokażę Wam tutaj kilka zdjęć i z teatru, i z koncertów żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Jest taki magiczny przycisk AEL. On służy do blokowania parametrów ekspozycji. W momencie kiedy ustawiliśmy już wszystko co byśmy chcieli i tak jakbyśmy chcieli, ale byśmy chcieli przekadrować zdjęcie, to wciskając ten przycisk zamrażamy tą ekspozycję, aparat zapamięta to co wy wybraliście, to co ustawiliście. Wy sobie spokojnie możecie przekadrować i wtedy wyjdzie zdjęcie kolejne. Dobre takie jak było, jak ustawiliście. Na koniec wam powiem jeszcze jedną rzecz. Jak działa światłomierz? Światłomierz nie jest to takim super ekstra inteligentnym urządzeniem. Światłomierz stara się wszystko, słuchajcie, sprowadzić do szarości. Można tak to nazwać. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chcecie sfotografować coś czarnego, możecie wziąć sobie czarną kartkę, ale czarną, albo czarne jakieś sukno najlepiej czarny zamsz, który jest taki włochaty jeszcze, który właśnie te włoski będą pochłaniać w wasze światło i nie będą się odbijać od niego. To zwróćcie uwagę, jeżeli weźmiecie swój aparat fotograficzny, ewentualnie jeszcze lepiej, jak weźmiecie swój telefon i zmieścicie cały ten czarny materiał zmieścicie w kadrze, że to zdjęcie nie wyjdzie takie samo, jak ono jest w rzeczywistości. To jest dokładnie tak samo, jak jesteście sobie w pokoju wieczorem. Zgasicie światło, jest ciemno, zrobicie zdjęcie, w telefonie tak, że Wasz aparat, Wasza lustrzanka mówi o trybie automatycznym lub półautomatycznym, tak jak aparat mówi, że teraz będzie OK, nie? To zwróćcie uwagę, że to zdjęcie nie wyjdzie takie samo, jak w rzeczywistości tak jest. Dlaczego tak się dzieje? Zdjęcie wyjdzie jakie? Wyjdzie jaśniejsze, ponieważ aparat nie wie, że to, co Wy fotografujecie, jest ciemne czy czarne, on tego nie rozróżnia, on nie rozróżni koloru od natężenia światła. Identyczna sytuacja jest w momencie, kiedy będziecie chcieli fotografować coś białego. Teraz mamy taką aurę na podwórku, że możemy fotografować śnieg, prawda? Śnieg sobie leży, jeszcze trochę, więc możecie sobie wyjść na podwórko i zobaczyć i zobaczyć teraz jak można sfotografować coś białego, czyli ten nasz śnieg. Bardzo często no, te zdjęcia wyglądają szare, mdłe, bure, takie takie niewiadomo jakie. Aczkolwiek wcale tak nie było. Bardzo często jest tak, że aparat jak zobaczy coś dużo bardzo informacji białych, ale on myśli, że one są bardzo jasne. Więc on będzie próbował to ściągnąć wszystko do szarości bo on uzna, że to jest przepalone, że to jest nie jest białe, a jest jasne. Trzeba zauważyć dwie różne rzeczy, właśnie. I w tym momencie przychodzi do was ta wiedza, o której wam teraz mówię. Aparat białe rzeczy będzie próbował robić na szare. Tak samo czarne rzeczy będzie próbował robić na szare. Musicie mieć to na uwadze, fotografując. Musicie mieć na uwadze to, Wybierając tryb pomiaru światła, i musicie kontrolować, i musicie widzieć, wiedzieć, i musicie wiedzieć, jak chcecie, aby zdjęcie wasze wyszło. W teraźniejszych aparatach, głównie w bezlusterkowcach, aczkolwiek w lustrzankach chyba już tak, że to się pojawia, jest coś takiego jak podgląd ekspozycji. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Jest rzecz, ekstremalnie bardzo dobrze pomaga. Widzicie jak to zdjęcie wyjdzie? Widzicie czy zdjęcie wyjdzie jasne, czy wyjdzie ciemne? Jeżeli wyjdzie za jasne, to możecie sobie to skorygować i sobie zgasić to zdjęcie czasem przysłoną lub ISO. Jeżeli wyjdzie za, za ciemne, czyli wychodzicie sobie na podwórko i patrzycie sobie teraz na śnieg, robicie śnieg, patrzycie, zdjęcie wychodzi szare. No to możecie sobie śmiało na przykład podnieść ISO o jedną działkę, ewentualnie plus jeden EV, jakimkolwiek z parametrów ekspozycji sobie to podnieść i wyjdzie Wam zdjęcie takie, jak będziecie chcieli. Na filmie tym widzieliście kilka, kilka zdjęć. Myślę, że jeżeli ktoś zauważy, jak, na jakiej zasadzie działa ten pomiar światła, wszystkie zdjęcia wyjdą tak, jak będzie chciał. Pamiętajcie, że wiedza, która została wygooglowana, przeczytana, Sprawdzona w internecie, czy obejrzana na YouTubie nie wystarczy. Trzeba praktykować, praktykować, praktykować. Jak będziecie praktykować, będziecie wiecie, wiedzieć o co chodzi w tym trybie, w, tym, w tych trybach pomiaru światła i jak z nich korzystać i w których momentach z nich korzystać. Mam nadzieję, że pomogłem. Zostawcie suba, komentarz, lajka. Dzięki, nara.